Dzień dobry Państwu, Marcin Truch, Telewizja Niezależna Lublin. Witamy Państwa w programie pod tytułem Michalkiewicz po lubelsku. Dzisiaj jest środa, więc tak trochę nietypowo, ponieważ co poniedziałkowe programy z przyczyn obiektywnych zmuszeni byliśmy przenieść dzisiaj na środę wyjątkowo, ale niezawodnie gościmy dzisiaj w naszym programie pana redaktora Stanisława Michalkiewicza, którego witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Dzień panie dobry redaktorze, panu. Nazbierało się kilka ciekawych tematów, które chciałbym z panem razem omówić, bo nagle okazuje się, że nagle okazuje się nam niewygodne bardzo bycie w Unii Europejskiej. Pan poseł Jaki udowodnił, że jesteśmy w plecy na, tak kolokwialnie mówiąc, dobre 500 kilkadziesiąt miliardów złotych. Jak to rozumieć, panie redaktorze? No to, że to zostało ogłoszone akurat teraz, to wiąże się to z karą, jaką Europejski Trybunał Sprawiedliwości przysolił Polsce pół miliona euro dziennie za wstrzymanie się z zaprzestaniem wydobycia węgla w kopalni Turów, co by się łączyło z wyłączeniem elektrowni w Turoszowie, która daje 8% mocy energetycznej państwa. Trybunał Europejski przyznał tę karę dla Komisji Europejskiej. Rząd się na razie odgraża, że tam zignoruje ten wyrok, że nie zapłaci i tak dalej. Ale nie wiem, jak długo w tym wytrwa, dlatego że wczoraj rzecznik Komisji Europejskiej powiedział, że Komisja Europejska będzie te kary sobie potrącała z subwencji budżetowych dla Polski. Więc tutaj zgoda polskiego rządu nie ma nic do rzeczy. Po prostu Polska dostanie o tyle pieniędzy mniej. No o ile mniej? Jeżeli ta kara 500 tysięcy euro dziennie się utrzyma na przykład do końca roku, co jest możliwe, bo to płyny sprawiedliwości mielą powoli, no to by znaczyło, że Polska zostanie obciążona kwotą 50 milionów euro, czyli ponad 200 miliardów złotych, 250 miliardów złotych. No, w sytuacji, kiedy pan premier Morawiecki przy wstępie szczerości w związku z protestem medyków powiedział, że jesteśmy na minusie, deficyt budżetowy tegoroczny 70 miliardów złotych, no to to zaczyna być już kwota ważniejsza. No i w związku z tym nagle przyszła refleksja, czy nasz początkowy entuzjazm wobec Unii Europejskiej był uzasadniony, czy nie. Tutaj pan Jaki, nie tyle pan Jaki to tego dowodził, co pan profesor Krysiak ze Szkoły Głównej Handlowej. Pan profesor Krysiak zajmuje się tutaj na gruncie polskim promowaniem kultu Roberta Schumana, ale jako chrześcijanina, nie tam jako patrona szumańskiego komsomołu, bo tym się pani Róża Thun zajmuje. No i on twierdzi, że właściwie ten bilans uczestnictwa Polski w Unii wcale nie jest korzystny, zwłaszcza jeżeli weźmie się pod uwagę straty takie, które Polska ponosi niewątpliwie, ale które nie są widoczne i które w bilansie czysto finansowym nie są ujmowane, bo nikt nie wie, jakie te straty są. Otóż spowodowane one są przyjmowaniem pewnych unijnych standardów. Ja też nie potrafię ich oszacować, dlatego że to tego nikt nie wie. Zgodnie z tym, co pisał Fryderyk Bastiat w takiej broszurze o tym, co widać i o tym, czego nie widać. Ale przed kilkoma laty zrobiłem takie zestawienie. Otóż wziąłem składkę, jaką Polska corocznie płaci do Unii Europejskiej. Wtedy to było 18 miliardów euro, około, znaczy 18 miliardów złotych, przepraszam, 18 miliardów złotych. Teraz ta składka jest nieco większa. I wyliczyłem sobie, że za jedną roczną składkę do Unii Europejskiej Polska mogłaby zbudować
500 kilometrów autostrady, łącznie z wykupem terenów pod autostradę. No to gdybyśmy nie płacili przez te kilkanaście lat, bo Polska płaci składkę do Unii Europejskiej od 1 maja 2014 roku, no to już jest prawie 20 lat. Gdybyśmy przez prawie 20 lat nie płacili tej składki do Unii Europejskiej, to moglibyśmy wybudować no jakieś 10 tysięcy kilometrów autostrad. No to panie redaktorze, pokrylibyśmy Polskę całą autostradami, aż tyle chyba nie jest nawet potrzebne. Więc to pokazuje, że poza Unią jest życie. Poza Unią jest życie i kiedy było referendum akcesyjne w sprawie Anschlussu w 2003 roku, to ja właśnie taki argument przedstawiałem przeciwko przyłączaniu Polski do Unii. Wskazywałem Szwajcarię. Szwajcaria jest bardzo porządnym państwem europejskim, które nie należy do Unii Europejskiej, bo nie chce. Podobnie jak Norwegia, która też nie należy, nie dlatego, że jej nie przyjęli, tylko dlatego, że ona nie chce. No i obydwa państwa jakoś funkcjonują. Szwajcaria to w ogóle może być stawiana za wzór. No ale wtedy moi oponenci w dyskusji mówili, a Szwajcaria to jest bogaty kraj. No to rzeczywiście jest bogaty, ale przecież nie dlatego, że się gdzieś zapisała Szwajcaria i spadł na nią deszcz złota, tylko dlatego, że się prawidłowo rządzi. No to my się też prawidłowo rządźmy i może nie dorównamy od razu Szwajcarii, ale poprawimy swoją sytuację, a przede wszystkim nie będziemy narażeni na takie konsekwencje, jakie teraz wychodzą na jaw. Bo przecież ta kara 500 000 euro dziennie to nie jest jedyna część szantażu finansowego, w którym Polska się znalazła. Bo Komisja Europejska, ja to uważam, że ta kara to jest element takiego podduszania Polski przez Niemcy, które po rozmowach prezydenta Bidena z kanclerz Angelą Merkel już przestały tam udawać jakieś pozory, przestały zasłaniać się pozorami, tylko zaczęły nas podduszać najwyraźniej, pokazać, kto tu rządzi. No i przecież ta kara jest tylko elementem szantażu finansowego, bo inny szantaż finansowy polega na blokowaniu przez Komisję Europejską Funduszu Odbudowy dla Polski. Blokuje, to jest 700 miliardów złotych, ponad 700 miliardów złotych. A Komisja Europejska nie wyklucza, już nie mówię o potrącaniu tej kary z subwencji budżetowych, ale że ona w ogóle subwencji budżetowych odmówi. Zresztą już zaczęła to robić. Kilka samorządów wojewódzkich w Polsce utraciło subwencje unijne pod pretekstem prześladowania zboczeńców płciowych. No i co rząd zrobił? Po cichu poradził tym samorządom, żeby już się nie sprzeciwiały zboczeńcom. Niech oni tam już robią co chcą, byle tylko te pieniądze. Więc panie redaktorze, Polska jest szalenie podatna na szantaż finansowy i obawiam się, że ten szantaż finansowy okaże się skuteczny. Ze wszystkimi tego konsekwencjami, bo jak się skończy ta godzina próby i nadejdzie godzina prawdy, no to już nie będziemy udawać, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, tego Europejskiego Trybunału nas nie dotyczą i tak dalej, że my się nie musimy słuchać Komisji Europejskiej. Już nie będzie można tego robić, więc to jest zresztą konsekwencją, odległą konsekwencją traktatu z Maastricht z 1993 roku. Traktat z Maastricht zmienił formułę funkcjonowania wspólnot europejskich. Pierwotnie wspólnoty europejskie funkcjonowały w formule konfederacji, czyli związku państw samodzielnych,
a traktat z Maastricht zmienił formułę konfederacji, czyli związku państw, na formułę federacji, czyli państwa związkowego. I to się, ta federalizacja Unii Europejskiej, czyli wypłukiwanie suwerenności z państw członkowskich, nazywa się elegancko pogłębianiem integracji. No i my brniemy w to pogłębianie integracji, daleko nie sięgając w przeszłość. Kilka miesięcy temu naczelnik państwa Jarosław Kaczyński przy udziale, przy pomocy lewicy przeforsował ratyfikację w Sejmie ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej. Ta ustawa o zasobach własnych wyposaża Komisję Europejską w dwa uprawnienia, których ona przedtem nie miała. Uprawnienie do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu całej Unii, a więc między innymi w imieniu Polski, które Polska będzie potem musiała regulować, no i nakładania podatków unijnych bezpośrednich. Więc nakładanie podatków, zaciąganie zobowiązań finansowych jest bardzo poważna kompetencja. Ale to się wszystko dokonuje kosztem uszczuplenia suwerenności państw członkowskich. To jest właśnie federalizacja. To jest właśnie federalizacja. No i na dłuższą metę, ale to można było przewidzieć, panie redaktorze, bo ja też mówiłem to na samym początku jeszcze uczestnictwa polskiego w Unii, że jeżeli ktoś wierzy, że Niemcy będą przez całe dziesięciolecia żyłowali swoich podatników po to, żeby dogodzić Polakom, Słowakom, Grekom i tak dalej, no to się, ja nie mogę nikomu zabronić takiej wiary, ale sam w to nie wierzę. Niemcy traktują Unię Europejską jako inwestycję, która w pewnym momencie musi zacząć przynosić korzyści. No i ten moment właśnie nadszedł. Pytanie w tym momencie jeszcze zasadnicze, czy te wszystkie kary, które spadły na Polskę, spadły zgodnie z przepisami prawa, bo tutaj są głosy, które krytykują właśnie całą procedurę pod tym względem. No i pojawiają się głosy, że zamieszana jest to nasza opozycja, ściślej mówiąc były premier Tusk, który przewodniczy obecnie partii ludowej w Europarlamencie, z którym jest związana sędzina. Myślę, że Donald Tusk nie byłby w stanie doprowadzić do czegoś takiego. Donald Tusk wykonuje tylko polecenia niemieckiego kanclerza. Czyli to metoda łańcuszkowa, można powiedzieć, zaistniała tutaj jak gdyby. No, zobaczymy, jaki będzie rozwój wydarzeń. W każdym razie sytuacja wygląda naprawdę nieciekawie w tej sytuacji, w tym momencie. Ale biorąc pod uwagę, że przecież są też jeszcze inne kopalnie, które są w tym rejonie, ileś tam kopalni niemieckich, ileś tam kopalni czeskich, a tylko my jesteśmy tutaj w tej sytuacji pod pręgierzem. No tak, ale to jest uboczny skutek dziadostwa naszej służby zagranicznej, dyplomacji. Dlatego, że nie było konieczności dopuszczenia do takiego rozwoju sytuacji. Czesi stawiali początkowo warunki umiarkowane i można było się z nimi dogadać, ale podobno pan wiceminister spraw zagranicznych, pan Konrad Szymański, odpowiadający za sprawy europejskie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, po prostu podszedł do tego tematu lekceważąco. No to takie podejście się mści. Takie podejście się mści. Ale mnie to specjalnie nie dziwi, bo nie mówię w tej chwili o panu ministrze Szymańskim, ale wiem skądinąd, bo mam kontakty takie towarzyskie w tych sferach. No i dzięki temu wiem, jak to nędznie wygląda, że do służby zagranicznej przychodzą ludzie kompletnie nieprzygotowani. Oni tam kręcą lody, tam żony się obsprawiają i tak dalej, ale Polska z tego nic nie ma. Gorzej niż nic, bo właśnie na takie konsekwencje się naraża. To, że inne kopalnie są niemieckie czy czeskie, nie ma nic do rzeczy, tylko Polska została oskarżona. A mogła tego uniknąć, właśnie dogadując się z Czechami. No i jak się nie dogadała, to teraz ma za swoje.
Opozycja, no cóż, pani posągowa, pani Kidawa-Błońska powiedziała, trzeba zamknąć kopalnię, trzeba płacić kary i tak dalej. I ta kobieta była kandydatem opozycji na prezydenta Polski. Ona najwyraźniej nie rozumie, co to znaczy słowo prezydent. Nie wie, że słowo prezydent oznacza obrońcę, a nie oskarżyciela swojego państwa, na którego czele stoi. Więc taki jest poziom naszych umiłowanych przywódców. Po prostu nie wiem, kto ich wybiera. To tych wyborców trzeba by było przebadać psychiatrycznie, bo to rzeczywiście sytuacja się robi poważna. Sytuacja się robi poważna. No i jak powiadam, nie sądzę, żeby opozycja. Opozycja tylko wykonuje zadania posiłkowe tutaj, te, które tam ma w tym całym przedsięwzięciu wyznaczone. No, podobnie jak Volksdeutsche w Parlamencie Europejskim, którzy są i głosują za każdą rezolucją Parlamentu Europejskiego skierowaną przeciwko Polsce. Więc to jest już łajdactwo. To jest już łajdactwo, które powinno doprowadzić ich do jakiejś odpowiedzialności karnej, bo to nie może łajdactwo uchodzić bezkarnie. To jest zdrada stanu, mówiąc krótko. No, pachnie, jest, krótko mówiąc, targowicą. Tak, tak, to jest zdrada stanu w kategoriach, że tak powiem, prawnych. Natomiast to, co rząd tam powiada, że będzie wykorzystywał wszystkie środki prawne. No nie wiem, jakieś wszystkie środki prawne. Przecież od Trybunału, od Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu nie ma żadnej instancji odwoławczej. No nie wiem, co ma pan premier Morawiecki na myśli, mówiąc, że będzie wykorzystywał środki prawne. Nie ma żadnych środków prawnych. Żadnych środków prawnych nie ma. Jest to decyzja, że tak powiem, prawomocna. I powiadam, to są buńczuczne deklaracje, które mogą, że tak powiem, być przyjmowane z ulgą przez wyznawców Jarosława Kaczyńskiego. Ale to nie znaczy, że to prawda. No bo to chyba nieprawda. No cóż, czas pokaże, jak rozwinie się sytuacja i zobaczymy, w którą stronę pójdzie cała ta, powiedzmy, awantura, że tak można powiedzieć. Trudno się domyślić w taką stronę, że Polska podwinie ogon i się ugnie przed szantażem. Zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja. Tak czy inaczej, wychodzi na to, że no niestety jesteśmy skonfliktowani z Unią, czyli skonfliktowani jesteśmy z Zachodem. Również konflikt rodzi się na Wschodzie, gdzie oskarżana jest strona polska o jakieś niecne działania wobec emigrantów nielegalnych, którzy przekraczają naszą granicę. Ostatnio kilka osób znaleziono martwych po przekroczeniu naszej granicy. Strona białoruska oskarża nas, że podrzuciliśmy zwłoki tych migrantów na ich stronę, co jest takim trochę absurdentynem, jeśli chodzi o tłumaczenie, ale to tak pachnie rosyjską propagandą, w gruncie rzeczy, więc mało kto się tym chyba przejmuje. Niemniej jednak zaczyna się robić na tej granicy coraz bardziej jakby trudna ta sytuacja. No nie, no to, że Białoruś będzie tutaj robiła Polsce psoty, no to nie jest żadną, ani nie było żadną tajemnicą. To jest reakcja prezydenta Łukaszenki na tę zabawę naszych dygnitarzy w mocarstwowość. Ja nie mówię, że się nie można bawić w mocarstwowość. Można, pod warunkiem, że się ma siłę, żeby te swoje mocarstwowe zamiary wyegzekwować. Bo jak się nie ma siły, no to właśnie takie są skutki. Nie ulega wątpliwości, że prezydent Łukaszenka próbuje w ten sposób podważyć, że tak powiem, reputację Polski na arenie międzynarodowej. Wie pan, jak już tam trupy się pojawiają, no to sytuacja się staje poważna. Moim zdaniem nic się nie stało. Trupy nie były zastrzelone, tylko wszystko wskazuje na to, że te osoby zmarły śmiercią naturalną. No, jeżeli można tak to ująć. Hipotermia, tak, hipotermia tak, ich jeżeli trafiła. Ktoś,
jeżeli ktoś zapuszcza się na własną odpowiedzialność na tereny odludne, no to ryzykuje tym, że się przeziębi, opadnie z sił, utraci życie i tak dalej. To nikt za to nie odpowiada poza nim samym i poza tym, który go wysłał, który go tam popchnął. A nie jest żadną tajemnicą, że nie, to nie Polska wywozi tych migrantów nad swoją granicę z Białorusią, tylko z odwrotnej strony oni przybywają. No i tyle. Moim zdaniem Polska tutaj powinna się zachować spokojnie, bez żadnych tam hałasów, bez żadnej histerii, ale też bez żadnego poczucia winy. Dlatego, że jesteśmy na własnym terytorium i chronimy własne granice i robimy to tak, jak się należy. Tutaj się podniosły takie głosy, żeby na wschodnią granicę Polski zostały wysłane siły Frontexu. No, no Frontex nie ma własnych sił. No właśnie nie ma, ale wie pan, ja to traktuję jako krok w kierunku dalszego osłabienia suwerenności Polski nad własnym terytorium. Mhm. Jeśli nawet jakieś siły, powiedzmy, że jakieś pododdziały Bundeswehry jako Frontex zostałyby wysłane tutaj na ten teren pograniczny. No, to już nie byłoby nic dobrego, ale jeśli już inaczej by nie można było tego zrobić, to w każdym razie te siły Frontexu powinny być operacyjnie podporządkowane dowództwu polskiemu. Bez tego się absolutnie nie wolno na nic godzić. Na nic takiego się nie wolno godzić. No zdaje się, że w Warszawie w ogóle jest siedziba Frontexu. Tak, ale to kiedy był kryzys migracyjny, to bezsilność Frontexu okazała się dla każdego oczywista. Dlatego, że Frontexu w ogóle nie było widać. No, z kryzysem migracyjnym radziły sobie na własną rękę poszczególne państwa członkowskie. O działania Frontexu dopomina się Grecja, Włochy, tak, tak. Hiszpania. Więc jeżeli nie chciały robić głupstw, czy uczestniczyć w głupstwach, które robiła kanclerz Angela Merkel, no to jeszcze były za to krytykowane. Mam na myśli Węgry i czy tam inne państwa, ale Węgry. Nie mówiąc już o Polsce. Tak, i Polska też, Polska też. Niemcy sobie wykombinowały tak, że oni przyjmą tych migrantów, przeprowadzą filtrację, wyłowią stamtąd specjalistów, inżynierów, lekarzy, tam nie wiem kogo jeszcze, a resztę, i to tych zostawią w Niemczech, żeby tam pracowali, a resztę jako kwoty migrantów poprzydzielają właśnie nam, Węgrom i tak dalej. Więc tylko głupek mógłby się na coś takiego zgodzić. No, już pomijając fakt, że to jest scenariusz układany przez no, obce mocarstwa, prawda? Rosję i Białoruś razem wzięte przede wszystkim z tymi migrantami, bo to są importy, że tak można powiedzieć, lotnicze gdzieś z Iraku i innych państw. Tutaj mowa była o Afganistanie, ale gdzie Afganistan dotrzeć do Polski jeszcze? To nie są żadni migranci, bo jeżeli oni już się znaleźli na terenie Białorusi... No jak się okazało, to turyści. Żadna kara śmierci, utrata życia nie grozi. Też. Chyba, że Łukaszenka ich straszy, że jak nie pójdą nad polską granicę, to zostaną rozstrzelani. No ale to tylko tyle. Ale to oni wcale nie musieli na Białoruś przyjeżdżać. Nie wiem, w jaki sposób zostali tam zwabieni, bo tak to trzeba nazwać. Prawdopodobnie obietnicą albo przerzucenia, albo obietnicą finansową, albo łatwego przerzucenia na teren Unii Europejskiej. No to są obietnice finansowe, to jeszcze tam jak cię mogę, bo to prezydent Łukaszenka, ale on zdaje się, że nie ma zamiaru dotrzymywać tych obietnic. Nie, to zdaje się, natomiast, że ci ludzie zapłacili to spore pieniądze za te wycieczki. Natomiast tą drugą obietnicą Polska absolutnie ani pierwszą, ani drugą nie jest związana, więc jak mówię, powinniśmy tutaj podchodzić do tego spokojnie, bez histerii,
ale też bez żadnego poczucia winy. Nawet jak ktoś tam wejdzie, gdzie nie trzeba i straci życie, no to trudno. Sam tego chciałeś, Grzegorzu Dyndało. Ryzyko, jeżeli ktoś nielegalnie próbuje przekroczyć granicę, to wszystkie, całe ryzyko tego spoczywa na nim, a nie na tym, kto granicy pilnuje. I tak dobrze, że Straż Graniczna czy wojsko nie otwiera ognia do nich. To i tak powinni się czuć szczęśliwi. No istnieje też i takie ryzyko. Zresztą słynna pogoń za posłem Sterczewskim, prawda, i ta jego eskapada, że tak powiem, w kierunku granicy. A to gdyby nie to, że nasi żołnierze go powstrzymali, to ryzykowałby poseł w tym momencie, że zostałby po prostu co najmniej postrzelony, jeśli nie zastrzelony przez pograniczników białoruskich. No bardzo możliwe. Zresztą Donald Tusk, który tu przyjechał, wrócił na ojczyzny łono z takim zamiarem spacyfikowania Jarosława Kaczyńskiego, to w sobotę musiał zacząć pacyfikować swoich kolegów partyjnych. No bo już tak się rozdokazywali, że zaczęli głupstwa robić. Spacyfikował wielce czcigodnego posła Nitrasa za te głupstwa, które on być może szczerze mówił pod adresem katolików. Donald Tusk już łasił się jak kot. My wszyscy jesteśmy katolikami, a jak nawet nie wszyscy, to prawie wszyscy i tak dalej. Nawet ten chleb, który tam dostał do tego, to krzyż Donald Tusk robi się podobny do bohatera tytułowego filmu Zelig z Woody Allenem. Otóż ten Zelig miał taką cechę, że jak się znalazł wśród kobiet w ciąży, to zaraz mu rósł brzuch, a jak się znalazł wśród murzynów, to czerniała mu skóra. Otóż Donald Tusk zaczyna przypominać takiego jegomościa. No i skrytykował również legendarnego Władysława Frasyniuka, któremu nienawiść do Jarosława Kaczyńskiego do tego stopnia padła na mózg, że zaczął wymyślać żołnierzom Wojska Polskiego i funkcjonariuszom Straży Granicznej. No, z takimi durniami to daleko Donald Tusk nie zajedzie. W związku z tym, żeby zatrzeć to niemiłe wrażenie, to tam powiedział, że będzie konstytucję zmieniał, żeby do artykułu 90 konstytucji dopisać, że tam referendum w sprawie polexitu to musi być 3/4 głosów. Nikt nie ma takiej większości w Sejmie, która by konstytucję zmieniła. Z takiego powodu, że Donald Tusk chce się podlizać Angeli Merkel. To nie jest dostateczny powód. Konstytucja się zmienia wtedy, jak trzeba. Przypomnę taką sytuację bodajże z roku 2005 albo 2006, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie w Konstytucji był artykuł 55, który był bardzo wyraźny, mianowicie, że ekstradycja polskiego obywatela jest zakazana, koniec, kropka. Ale Unia Europejska wykombinowała sobie, że musimy wprowadzić tak zwany europejski nakaz aresztowania. To znaczy, że na żądanie któregokolwiek państwa członkowskiego Polska musi wydać swojego obywatela organom wymiaru sprawiedliwości tego państwa. No i został znowelizowany kodeks postępowania karnego w tym duchu i 5 delikwentów zostało wydanych w tym trybie obcym państwom i dopiero adwokat 6, notabene Cygana, który o jakieś tam przestępstwa był oskarżony gdzieś w państwach tych zachodnich, no zwrócił uwagę, że jak to, przecież jest artykuł 55 Konstytucji, który zabrania wydawania obywateli polskich obcym państwom. I co się wtedy stało? Z inicjatywy pana prezydenta Kaczyńskiego konstytucja została znowelizowana i to przy udziale obydwu antagonistycznych obozów. Dopisano do artykułu 55, że no owszem, w zasadzie jest tam zakazana, ale jak inne państwo nas grzecznie poprosi, to my tego obywatela tam wydamy. No i to tak jest, ale w tej chwili chyba aż taka okoliczność nie zachodzi, bo to tylko Donald Tusk chce się podlizać naszej złotej pani.
Panie redaktorze, no niezbyt, że tak powiem, wesołe te tematy, które poruszamy, bo następnym tematem jest kwestia ojca Zięby i jego wychowanka, który jest oskarżany o wielokrotne gwałty na kobietach. No i w związku z tym znowu zaczyna się dyskusja o, no, o kościele, o moralności, powiedzmy, czarnych plamach na kościelnym wizerunku. I bądź tu w tym momencie, człowieku mądry, oddziel ziarno od plew, co jest propagandą, co jest faktycznym przestępstwem i czy poruszać ten temat, czy go jednak gdzieś, że tak powiem, zamieść pod dywan i udawać, że się nic nie dzieje. Nie, dlaczego zamiatać pod dywan? No wszystkim trzeba, każdy temat trzeba poruszyć. Tyle tylko wydaje mi się, panie rektorze, że udział propagandy w tym wszystkim jest bardzo duży. Bardzo duży. Aha. Bo to się nagle się zaczęło, nagle zaczęli wszyscy z Gazetą Wyborczą na czele odkrywać straszliwe przewinienia Kościoła. I to najobrzydliwsze jest w tej całej propagandzie to, że się obwinia Kościół, a nie poszczególnych ludzi. Bo Kościół to są przecież wszyscy, na przykład ja jestem częścią Kościoła. Ja nikogo nie gwałciłem. No zgadza się, stosuje się tak zwany kwantyfikator ogólny. Ja po prostu uważam, że jest to łajdactwo. Kto to zamawia i dlaczego, to jest osobna sprawa. To by wymagało wyświetlenia. Natomiast jeśli chodzi o ojca Zięby, nieżyjącego zresztą, to ja go znałem osobiście. No i ten ojciec Zięba też chyba nikogo nie zgwałcił, ani tam nie molestował, tylko nie, znaczy tolerował, podobno tolerował takie działania nawet nie swojego wychowanka, tylko po prostu zakonnika, który podlegał mu jako temu przeorowi. No to tam, z tym wychowankiem to tak trochę w cudzysłowie oczywiście. Przepraszam, jako prowincjałowi. Mm-hmm. I no to akurat była prawda, że on mu podlegał jako prowincjałowi. Mm-hmm. Komisja, której tam pan redaktor Terlikowski zasiada, potwierdziła, że tam była taka grupa, która miała wszelkie cechy sekty. No i w tym momencie znowu zaczyna się propaganda. Bo ta grupa pod przewodnictwem tego dominikanina działała co najmniej przez rok, a może nawet dłużej. No i tam podobno kobiety były gwałcone i tak dalej. No panie redaktorze, i przychodziły cały czas tam przez rok albo i dłużej, żeby tam je ktoś, już nie miał kto ich gwałcić, to ten zakonnik je gwałcił. No jak ktoś chce wierzyć w takie rzeczy, to oczywiście niech wierzy, ale wie pan, to się kupy nie trzyma. Więc powiadam, udział propagandy w tym wszystkim jest bardzo duży. Jaki jest cel tej propagandy? No to nie trudno się domyślić. Ja się domyślam, że chodzi o to, że naród polski w tej chwili nie ma przywództwa politycznego. Bo trudno tę szajkę drapichrustów uznać za jakiś przywódców. To są w większości ludzie przypadkowi, którzy mają taką skłonność potakiwania każdemu, kto im tam zapewni mandat poselski albo posadę w spółce Skarbu Państwa. To nie są przywódcy. Zresztą to widać. Koń jaki jest, każdy widzi. Ale również chodzi o to, żeby odciąć naród polski od takiej namiastki przywództwa, jaką jest Kościół. No i wtedy jak narodowi polskiemu obetnie się głowę, no to będzie można wszystko z nim zrobić. I o to chodzi. I Gazeta Wyborcza od lat pracuje na tym odcinku. Dlaczego to robi? No to już bardzo możliwe, że kontekst jest taki, że przecież są wobec Polski zgłaszane roszczenia majątkowe ze strony środowisk żydowskich, przemysłu Holokaustu i Izraela. Gazeta Wyborcza jest żydowską gazetą dla Polaków, więc to włącza się w te operacje. Od strony propagandowej to zabezpiecza. Ale to nie jest powód też,
żebyśmy te wszystkie rewelacje traktowali serio. Owszem, fakty są, ale zresztą nie wszystkie. Nie wszystkie. Bo jak mówię, rekordzista, o niedawno słyszałem o takiej sprawie, rekordzista był gwałcony przez księdza przez chyba 4 czy 5 lat. Dzień w dzień, z przerwami na posiłki i na sen. I to się wszystko odbywało na plebanii, do której on codziennie dreptał. No panie redaktorze. Bądźmy poważni w tych oskarżeniach. Tak, tak. No to trzeba być bardzo mało spostrzegawczym, żeby tutaj nie dostrzec pewnych niekonsekwencji. Ale ponieważ za to się dostaje pieniądze, no to czemu nie spróbować? Moim zdaniem błędem episkopatu, karygodnym błędem, było to, że utworzył tę fundację świętego Józefa, która ma wypłacać odszkodowania dla ofiar tam prawdziwych albo rzekomych. Otóż jeżeli już powstała instytucja finansowa, która funkcjonuje na tej zasadzie, że zbiera się pieniądze z parafii, czyli od parafian, którzy nikogo nie gwałcą, i potem się wypłaca te pieniądze tym, którzy albo naprawdę byli molestowani, albo tylko opowiadają, że byli molestowani, to rozumiem, że liczba tych molestowanych będzie narastała w postępie geometrycznym. Dlatego no, uważam, jak to z że tym bardzo Harrym głupio Weinsteinem. Episkopat... Proszę? Jak to z tym Harrym Weinsteinem i ten ruch Me Too nagle sobie poprzypominały aktorki po 40 latach, że kiedyś tam miały do czynienia. No tak, ale dlaczego sobie nie przypomnieć, jak za to się dostaje $500,000? No to głupi by tylko, albo jakiś taki człowiek bardzo, że tak powiem, rygorystyczny moralnie by sobie nie przypomniał. Otóż będą sobie przypominali i to niestety, moim zdaniem jest to głupstwo zrobił episkopat, że coś takiego zrobił. Proszę bardzo, ktoś zawinił, to proszę, niech płaci odszkodowanie, niech idzie do kopalni albo gdzieś tam, niech pracuje w pocie czoła do śmierci i niech wypłaca odszkodowanie. Natomiast co winni są biedni parafianie, że muszą się składać na, i to proszę pana, najlepiej wychodzą na tym sprawcy. Tych wykroczeń. Bo co się nabzykają, to się nabzykają, a nie ponoszą żadnych konsekwencji, bo płaci odszkodowania kto inny. Przywodzi to na myśl pewien absurdentyn. Przepraszam, że wpadam słowo, ale przywodzi to na myśl pewien taki absurdentyn sądowy, gdzie sprawcy wielokrotnych morderstw przyznano odszkodowanie za to, że siedział w dusznej celi. No tak, no to jest, wie pan... Mniej więcej z tego typu gatunku sytuacja. To jest gorsza nawet, bo tamten to przynajmniej siedział, a tutaj ten jest właściwie w znakomitej sytuacji. Jak powiadam, on bzykał, ale on za nic nie płaci. Płacą ludzie, którzy w ogóle nie mieli z tym nic wspólnego. Muszą się na to składać. No, to jest po prostu forma kradzieży zuchwałej. Odszkodowanie to, dla tego sprawcy. Tego nie widzi, to znaczy, że w ogóle na tym odcinku jakiejś atrofii moralnej ulega. Odszkodowanie dla tego sprawcy, który dostał sądowo $500,000 bodajże odszkodowania, też nie przecież nie pochodziło z kieszeni sądu, tylko z podatków. No tak. Więc to, jak to się mówi, tak. Bomotem mówiąc, pan płaci, pani płaci i ten pan też płaci, tak. Sędziowie dokazują, a podatnicy muszą potem za to płacić. No tak to jest. I w końcu wszyscy, jak to się mówi, robimy zrzutę na różne zbożne cele, można powiedzieć, w cudzysłowie. Panie redaktorze, ale żeby nie było tak ciągle na poważnie i tak, powiedzmy, minorowo, no to redaktor Mazurek z RMF obchodził hucznie 50. urodziny. No i skoro impreza, no to też i goście. I co się okazało, że podczas omawiania ważnych spraw sejmowych nagle zabrakło posłów na sali sejmowej. A gdzie się oni znaleźli? Na imprezie u redaktora Mazurka. Na urodzinach pan redaktora Mazurka. Podobno, tak słyszałem, podobno pan redaktor Mazurek twierdził, że nie wszystkich zapraszał, że niektórych nie zapraszał, a oni mimo to przyszli. I w związku z tym, panie redaktorze, muszę postawić takie pytanie.
Dlaczego? Dlaczego wszyscy umiłowani przywódcy, no nie wszyscy, ale tacy ważni, bo tam ważni posłowie byli, pielgrzymują na urodziny pana redaktora Mazurka? To jest mniej więcej, to świadczy o tym, że faktyczna pozycja polityczna pana redaktora Mazurka jest większa niż nam się wydaje. Bo to jest, jego sytuacja jest podobna do sytuacji pana Danielsa, do którego na szabasową kolację pielgrzymowali i pan Morawiecki, i pan Bielan, i tam jeszcze inni. A na przykład pani Szydło tam nie było. I co się stało? 2 miesiące później, albo 3 miesiące później, bo to jakoś tak się zbiegło w czasie, pani Szydło straciła stanowisko premiera, a pan Morawiecki je zyskał. No to trzeba powiązać takie wydarzenia, bo to rzuca taki snop jaskrawego światła na podszewkę naszej młodej demokracji. I gdybym spotkał pana redaktora Mazurka, którego zresztą znam osobiście, to bym go zapytał, kim pan jest, doktorze Zorge? Czyli co, sugeruje pan, że skoro pana premiera nie było na tej uroczystości, to może straci stanowisko? No, pojawiają się takie głosy o głębokiej rekonstrukcji rządu drugiej, więc pan, wszystko jest możliwe. Ale to zastanawiam się nad przyczynami, dla których pan redaktor Mazurek zyskałby taką pozycję polityczną podobną do pozycji pana Jonatana Danielsa. No to muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony. No ale wyszedł z tego niejaki pozytyw. Pan poseł Zandberg skonstatował, że przy wódeczce wszyscy się bardzo zgrabnie dogadywali. Panie redaktorze, zawsze tak uważałem, że te wszystkie straszliwe konflikty, jakie tutaj są, te walki kogutów, jakie są prezentowane dla zachwyconej publiczności, to jest tylko takie przedstawienie. Natomiast tak naprawdę wszyscy tam ręka w rękę idą i jak się spotkają we własnym gronie, jak to mówi pan Zamberg przy wódeczce, to zacierają ręce i się z nas śmieją. W każdym razie, gdyby tak podawali częściej wódkę w Sejmie, to mam wrażenie, że prędzej by się nasi, że tak powiem, adwersarze ze sobą dogadywali. No, jasne, poza tym, wie pan, no jest sporo prawdy w tym starożytnym powiedzeniu starożytnych Rzymian, że in vino veritas. Wtedy wódki nie było, no ale... Ale radzili sobie chłopaki, radzili sobie. Ale winem też można, przy winie też można różne rzeczy tam uzgadniać. Panie redaktorze, no to cóż, no to obyśmy, jak to się mówi, zdrowi i szczęśliwi byli w takim układzie i obyśmy mieli pogodzone elity ze sobą. No nie, to... Może oni, wtedy nasz kraj do czegoś dojdzie. Oni walki kogutów będą urządzali, gwoli, że tak powiem, tutaj zamarkowania działalności politycznej, a tak naprawdę to chodzi o to, żeby wypić i zakąsić. No to cóż, można powiedzieć tylko na zdrowie. W takim razie. A solenizantowi... Daj Boże każdemu. A solenizantowi życzyć długich lat w szczęściu, zdrowiu i w pomyślności w takim układzie. Tak jest. Panie redaktorze, no to i nam wypadłoby sobie życzyć, żebyśmy, jak to się mówi, długie lata spotykali się dalej też w szczęściu, zdrowiu i pomyślności. I tym pozytywnym i takim sympatycznym skądinąd akcentem myślę zakończymy dzisiejsze spotkanie w takiej sytuacji. No bardzo... oczywiście, ja też życzę Fundacji Gambit zdrowia i pomyślności, bo to wie pan, musimy, że tak powiem, się wspierać. Panie redaktorze, dziękuję serdecznie za przybycie do naszego studia, a państwu również dziękuję bardzo za uwagę i za obejrzenie dzisiejszego programu. Również też zwracam się do państwa z prośbą o dalsze wspieranie naszej działalności po to, żebyśmy mogli między innymi prowadzić takie właśnie programy, jakie dzisiaj mieliśmy okazję zaprezentować państwu. Tego państwo nie znajdziecie w takich klasycznych telewizjach. To dużo kryć.
Prawda, panie redaktorze? No chyba nie, tak. Więc dziękuję bardzo, panie redaktorze, za przybycie. Moim gościem był pan redaktor Michalkiewicz, a państwa żegna Marcin Truch, Telewizja Niezależna Lublin. Życzę państwu miłego dnia. Dziękuję bardzo.